Blue City, cześć, ale zamiast stawiać wieżyczki, to jesteś balonem. Dzisiaj zagramy sobie w grę, która dokładnie tak się nazywa i mamy do wyboru 5 mapek. Weźmy sobie, zacznijmy od tej chyba podstawowej. To będzie najlepiej poziom medium, bo też nie wiem, ile to będzie trwało. I rzeczywiście, jesteśmy balonem. Gra jest w ogóle dostępna za darmo i ostatnio robi furorę. I rozumiem, że ja po prostu... ej, ale to jest dziwne. A czy mogę na przykład iść sobie tutaj? Dobra, czyli mogę, znaczy muszę tam dojść i mamy Ice Monkey. Chwila, a mogę sobie nie, dobra, już myślałem, że będę mógł tutaj cheatować, ale chyba nie na tym to polega. Mamy też sklep i mogę kupić na przykład sobie Health'a, mogę sobie kupić Speed'a, Regrow, albo Moab Health. Dobra, ja sobie kupię więcej Speed'a i teraz będę szybszym balonem. Ty, w sumie to jest tak dziwne, jak sobie o tym pomyślimy, że ludzie wpadli na taki pomysł, żeby zrobić taką grę. Osiema Ice Monkey, mam nadzieję, że mnie nie zaatakujesz. Okej, nie zaatakujesz mnie, bo jesteś zbyt wolna, a jestem zbyt szybki i bum. I czy wygrałem? A, to jest dopiero runda druga i mamy... Okej, bomb shooter, który od razu we mnie zaczął strzelać. Tylko, aha, ja będę musiał unikać jego pocisków. Ty, ale to jest dziwne. Nie wiem, czy mi się to jeszcze podoba, czy nie, bo to jest moje pierwsze odpalenie tej gry, ale jest na pewno coś, to coś dziwnego i coś niespotykanego. Tak samo, jak niespotykane są tak niskie ceny na Kinguinie z kodem FLOTAR. Wiadomo, wszystko macie taniej, więc korzystajcie, jeżeli chcecie coś kupić, a ja muszę się przecisnąć, znaczy prześlizgnąć właśnie obok tej Ice Monkey. I rozumiem, że na każdym... jeszcze nie wyszedłem. Na każdym poziomie, jaki tutaj będzie, będą się pojawiały nowe małpeczki. W ogóle chciałbym zobaczyć taką gierkę, tylko że bluesy w 3D, po prostu, że masz normalne bluesy w 3D, chociaż jest już taka gra, ale na przykład takim, tylko że tam sterujemy jedną małką, a chciałbym zobaczyć po prostu samolotem. Jak zobaczyłem to, to od razu w głowie mam, zagrałbym sobie samolotem w takich bluesach 3D, bo w tych bluesach, które ostatnio pokazywałem, no to dodali nekromantę. Jeżeli nie wiecie, o czym mówię, no to klikajcie, subskrybuj na kanale i nie przegapicie kolejnych filmów. Dobra, weźmy sobie Health'a i jak klikam, dobra, już rozumiem, jak klikam Health'a, to wtedy zmienia mi się balon na inny. Teraz mamy na przykład zielonego balona, okej, tylko trzeba uważać na tego Monkey Ace'a, który tutaj, ała, no właśnie, rozwala mnie. Dobra, powinno mi się to udać zrobić. No i jako, że dostałem więcej kaski, to sobie kupimy kolejny poziom, a nawet dwa poziomy, chociaż ten regrow, dobra, będę teraz balonem regrow, chwila, nie mogę już wydać więcej kaski, teraz, jestem czarnym regrow balonem. Nic mnie... dobra, chyba dostałem. Powiem wam, że zastanawiam się, czy tutaj te małpki, przeciwko którym walczymy, będą mogły się też ulepszać. Czy raczej będzie to na zasadzie takiej, że jest stawiana jedna małpka i to tak naprawdę tyle. I ona nie będzie dostawała żadnych upgrade'ów. Bo gdyby dostawała upgrade'y, to by naprawdę... zostaw mnie, zwykłe darcie! Jaki dart? Sobie czekał na samym końcu, żeby mnie walnąć. Regrow, mogę kupić troszeczkę więcej regrow. Dobra, chcę zobaczyć, na jakiej zasadzie to działa. Czyli dostałem teraz. Ty, ale ten bomb shooter nic mi nie robi. Aha, i w ogóle nawet nie potrafi we mnie trafić. Mamy kolejnego darta, siema. Aha, dobra, rozumiem. Czyli on najprawdopodobniej zawsze we mnie... Tak, on zawsze we mnie trafi, więc muszę po prostu na niego uważać, ale tak jak mówiłem, mam ten efekt regrow, więc z powrotem jestem dokładnie takim balonem, takim samym balonem jak byłem. I ta gierka w ogóle istnieje już od jakiegoś czasu, ale ostatnio, mówię, jest o niej coraz głośniej, bo dostała jakiś tam ogromny update i mówię, dobra, sprawdzę, zobaczę, co to w ogóle jest i nie ukrywam, wydaje się teraz to bardzo ciekawe. Dobra, dawać mi więcej health'a, teraz jesteśmy regrow rainbow balonem. Ale nadal jestem dość wolny, nie? Tak, to takie pierwsze... A czemu... Wiecie, co mnie zastanawia? Czemu ja miałbym iść tamtą drogą? Tam, wiecie, tędy i naokoło iść, skoro mogę po prostu to bardzo szybko cheatować. Chyba, żeby być po prostu fair play w stosunku do gry. Może o to chodziło. I pojawił się tak shooter. Jedna z moich ulubionych wieżyczek w bluesach. Ale dobra, mamy dopiero szóstą rundę, więc trzeba troszeczkę to przyspieszyć. Słuchajcie, zauważyłem bardzo ciekawą rzecz, że jeżeli idziemy pod speeda, weźmy sobie też pod zdrowie, chodźmy. Jestem częściowo ceramicznym balonem, ale jestem na tyle szybki, że zwykłe dart monkey, jak widzicie, w ogóle teraz we mnie nie trafiają, więc można w jakiś sposób oszukać po prostu
prostu te małpki, żeby we mnie nie trafiły. Byłem pewien, że to będzie działało tak, że automatycznie po prostu te pociski będą tutaj we mnie kierowane, a okazuje się, że tak nie jest. Mamy 1225, więc idziemy cały czas pod speeda, będę najszybszym balonem tutaj i będę mógł bardzo szybko po prostu to przechodzić. Dużo dartów się pojawiło i tak patrzę, czy coś teraz się innego zmieniło, ale nie, mamy zwykłe 3 dartmanki, mamy tak shootera, mamy lodową małpkę, siema lodową małpko i możemy sobie przejść do kolejnego poziomu. O, jednak nie będzie tak łatwo, jak sądziłem, ponieważ pojawiła się super małpka i ta super małpka robi naprawdę super obrażenia. Czy ja mogę na przykład sobie, mogę przeczekać, przecież tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, żebym opóźniał. Pa, co ta super małpka robi? To jest porąbane i tutaj już raz zginąłem. Przyznaję się, przed chwilą straciłem większość tych swoich warstw balonowych. 1500, idziemy pod healtha po prostu. Teraz health, regrow effect, moab health. Wiecie co? Może bym sobie to zrobił. Czy ja wtedy będę moabem? Czy tak to będzie działało? Fajnie też jakbym był, mógł sobie kupić możliwość bycia kamo balonem. Wtedy większość tych małpek byłaby po prostu totalnie bezużyteczna. O, przepraszam, ja tylko... O, właśnie o tym mówiłem! Widzieliście, jaki dojazd był? Czyli to nie jest taka prosta gra, jak mi się wydawało. No i mam wystarczająco pieniędzy, żeby kupić ten Moab Health i teraz... Jestem Moabem! Dobra, dawać mi teraz więcej speeda. Za chwilę zrobimy z tego jakiś DDT 525. Okej, let's go! O, teraz, słuchaj, super małpko, która się tutaj pojawiłaś nagle. Aha, dobra, nieważne. Ej, ten moab bardzo szybko był zniszczony. Sądziłem, że aż tak szybko, ale no to jest kolejna dodatkowa warstwa, więc ja jestem zadowolony, bo dzięki temu udało mi się przejść rundę 14 i teraz mamy rundę 15. Można sobie to jeszcze kupić. Wiesz co? Spróbujemy jeszcze jeden poziom przejść. I kupimy sobie po raz kolejny Moab Health. Czy zmieniłem się? Nie zmieniłem się, nadal wygląda to tak, jak wyglądało, ale zauważyłem, że ta super małpka zmieniła się w super małpkę z Plasma Blastem, chyba tak się nazywa to ulepszenie. I powiem wam tak, to robi tak dużo obrażeń, że... O, jak widzicie, mój balon jest bardzo szybko rozwalany. Co tu się odwala? Dajcie mi chwilę. O, no właśnie. Jednak nie dali mi chwili. Regrow efekt musimy sobie kupić. Health 700. Dobra, lecę, próbuję, będę musiał robić przystanki i już rozumiem, dlaczego, dlaczego teraz powinienem na przykład w tym miejscu się na spokojnie zatrzymać i przeczekać, aż mi się wszystkie warstwy zregenerują. Bo wcześniej się nawet pytałem, ej, o, tak shooter kolejny się pojawił na wyższym tierze, czyli małpki mogą się tutaj ulepszać. Ty, ale to jest fajne. Na początku nie byłem do tego do końca przekonany, bo dziwnie wyglądała ta gra, ale teraz mega mi się to podoba szybko. Dobra, udało się, jestem. 17 runda, 2500, no i jeszcze potrzebuję troszeczkę więcej. Bo to mi kupuje Moab Health i 50 jakby jednostek healtha dostanę, a tutaj tylko mam na 14 to poziomie. Speed, a weźmiemy sobie teraz speeda. W sumie już nie mam kaski. Więc zaczynamy pana Moaba. I pojawił się Ace Monkey na wyższym tierze, więc trzeba na to uważać, bo będzie jeszcze więcej tych dartów spadało tutaj. My jesteśmy dopiero na 17 rundzie. Zastanawiam się, czy w ogóle uda mi się to przejść. No nie, mamy 22 rundę i przegrałem. Nawet nie sądziłem, że tutaj mam coś w stylu właśnie punktów życia. I kurde, no nie spodziewałem się tego. Town Center, Park Path, Cornfield. Okej, zobaczę sobie tą mapkę na przykład Endless i rozumiem, że to jest naprawdę totalnie bez końca. Kurde, no, a tu w ogóle mam HP. Teraz zauważyłem, że mam tutaj HP. Ja myślałem, że będę mógł próbować bez końca. Wezmę sobie speeda, troszeczkę zwiększymy i zobaczę, jak po prostu prezentują się te mapki. Dajcie znać, czy chcielibyście więcej z tego odcinków, bo ja się bawię, o dziwo, bardzo, bardzo dobrze. Tylko chciałem wam też pokazać, że na przykład Ice Małpka się pojawiła na wyższym tierze i bardzo mnie ciekawi, i w sumie to za chwilę sprawdzę, czy jeżeli gram na wyższym poziomie trudności, to na przykład zamiast Ice Manki na tej pierwszej mapie pojawiłaby się jakaś inna małpka, bo na przykład tutaj, jak widzicie, mamy teraz samolot, ale i tak nie sprawia to, że jest jakoś trudniej, powiedziałbym, że jest dokładnie tak samo i w ogóle ten balon jest taki wolny, grafika jest bardzo przyjemna dla oka, dlatego wyjdźmy teraz z tego poziomu, kliknijmy sobie jeszcze raz tutaj i weźmy hard. I czy cokolwiek się zmieni? Tak, pojawił się Monkey Ace, a jeżeli wezmę sobie jeszcze raz tą mapę i na easy, to pojawia się tak shooter, czyli to jest losowo robione.
A nie, 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 przepraszam. Tak, shooter, a ja na medium grałem, z tego co wiem, i tutaj była Ice Monkey. Nie, tutaj też mamy znowu samolot. Więc rozumiem już, na jakiej zasadzie to wszystko działa. Fajnie zrobiona gra. No, w dodatku jest za darmo, więc to jest kolejny plusik. Już będę wiedział w kolejnym odcinku, co powinienem zrobić lepiej. Więc to, jeżeli się podobało, zostawcie lajka, zostawcie jakiś komentarz, co chcielibyście zobaczyć w tej grze jeszcze. Według mnie chmury by były ładne, jeżeli miałbym dodać. I widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach.